myśleliście pewnie, że dzisiaj będzie o KPO, że będzie o ministrze Ziobrze odwoływanym, o tych cyrkach na wiejskiej i tak dalej, o tej polityce naszej krajowej, gdzie jedni z drugimi się obrzucają różnego rodzaju błotem i innymi takimi. Słuchajcie, a mnie dzisiaj diabli wzięli, jak Piotr Witwicki podesłał mi materiał z interi.pl dzisiejszej autorstwa Dawida Serafina. Kochani moi, to jest ten temat, który uwielbiam w cudzysłowie oczywiście, czyli o spółkach i spółeczkach. Fragmenty wam zacytuję. Usiądźcie, weźcie jakąś melisę sobie zapaszcie, bo naprawdę będziecie za chwilę rzucać kapciami w telewizor. Prezydenci Wrocławia Częstochowej, części miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oraz ich zastępcy dorabiają w radach nadzorczych miejskich spółek. Samorządowcy zapewniają sobie wzajemnie posady. Z ustaleń interi wynika, że nieformalna sieć powiązań dotyczy ponad 20 lokalnych polityków. W zeszłym roku zarobili oni łącznie ponad 1 300 000 zł. A mówimy o wycinku Polski Południowej, czyli Śląsku i Dolnym Śląsku. Z pism wyłania się obraz nieformalnej sieci powiązań pomiędzy samorządowcami z Częstochowy, Wrocławia, Zabrza, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Chorzowa, Mysłowic, Siemianowic, Gliwic, Piekar Śląskich i Tychów, pisze Dawid Serafin w Interi. Zgodnie z przepisami prezydenci miast nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek miejskich, ale tylko w miastach, którymi zarządzają. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pełnili oni funkcje w innych miejscowościach. Samorządowcy zapewniają sobie posady, ewidentnie kierują się regułą wzajemności, pisze Dawid Serafin. I kochani, i teraz was diabli wezmą całkowicie, bo Dawid wymienia listę kilkudziesięciu polityków lokalnych, którzy zarabiają w tychże spółkach. O, mam. Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, miał posadę w krakowskim holdingu komunalnym, w miejskim przedsiębiorstwie wodociągów oraz w rejonowym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Jedne to w Zawierciu, a drugie w Będzinie. W ten sposób zarobił w 2021 roku 107 300 zł. No fajna kwota. Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina, posady, hala sportowa Częstochowa, sosnowieckie wodociągi. Zarobił 83 900 zł w roku 2021. Zarabiasz tyle rocznie, człowieku? Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, wrocławskie mieszkania oraz zarząd budynków mieszkaniowych TBS w Zabrzu. No to jest ten artykuł, widzicie właśnie. Zarobił 87 900 w roku 2021. Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Sosnowcu tym razem. Zarobił 36 000 zł. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, w wodociągach jest w Częstochowie, zarobiła 64 tysiące złotych. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, jest w ZOO we Wrocławiu, kochani, w ZOO we Wrocławiu, oraz w dąbrowskich wodociągach, niedaleko, 103 tysiące złotych w 2021 roku. Zbigniew Byszewski, wiceprezydent Sosnowca, jest w zakładzie oczyszczania miasta w Mysłowicach, zarobił marne 28 tysięcy złotych, marne 28 tysięcy złotych. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, jest we wrocławskich mieszkaniach i w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach. Zarobił 119 tysięcy złotych w 2021 roku. Adam Neumann, prezydent Gliwic, ma spółkę komunikacji miejskiej w Tychach oraz przedsiębiorstwo wodociągu w Rudzie Śląskiej. 80 600. Dalej. O, kochani, Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, jest w stadionie we Wrocławiu oraz w przedsiębiorstwie komunikacji oraz w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Zarobił 77 tysięcy złotych. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk jest w Śląskim Centrum Logistyki w Gliwicach. Ile to jest? Chyba za 120 km z Wrocławia do Gliwic. Oraz w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach zarobił 87 tysięcy złotych. Sebastian Lorenz, wiceprezydent Wrocławia, jest w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej w Zgorzelcu, w przedsiębiorstwie wodociągu w Jeleniej Górze, kochani, i w miejskim przedsiębiorstwie komunikacji też w Jeleniej Górze, 46 tysięcy złotych. I tak dalej. Końca nie widać, a to jest tylko wycinek Polski, bo to jest Polska południowo-zachodnia, czyli Dolny Śląsk, czyli Górny Śląsk. Dobra, ja na razie się wstrzymuję od komentarza. Poproszę naszych gości. A gośćmi są pan dr Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Witam pana serdecznie. Witam. Oraz na łączeniu profesor Robert Szwed, socjolog katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Panowie, my tu się emocjonujemy. Odwołują Ziobrę, KPO, sędziowie, wolne sądy, tralalala, takie bzdury różne inne. A tu proszę bardzo, tak polityka wygląda. O to tutaj chodzi, regiony, dobro kochanych naszych obywateli, wartości, praworządność. Ale to ma się na końcu zgadzać z twoich pieniędzy, podatniku, tak panie doktorze?
No tutaj mamy opisaną, można powiedzieć, swoistą, stworzenie takiej swoistej spółdzielni politycznej, to znaczy to jest właśnie to przenikanie różnych wpływów. Natomiast jest to o tyle też ciekawe, dlatego że samorządowcy i do tej pory samorząd jakby próbował uchodzić jakby się tak od tej takiej polityki centralnej, krajowej, gdzie no wiele mówiono też o wpływach w spółkach Skarbu Państwa, prawda, też no, rozmawialiśmy przecież na ten temat też, panie rektorze, kilkakrotnie, ale samorządowcy tak by pokazywali, nie, że u nas jest inaczej, u nas jakby troszeczkę inne reguły obowiązują, my jesteśmy bliżej obywatela, to jest ta Polska lokalna. Natomiast ten przykład no jasno pokazuje, że dokładnie te reguły, które są w tej tak zwanej polityce centralnej, krajowej, one tak samo obowiązują w samorządzie. Natomiast to jest jeszcze o tyle ciekawe, że tutaj prawdopodobnie jest ta swoista spółdzielnia polityczna, która została stworzona. Ona jest stworzona przez polityków z różnych środowisk politycznych, bo to nie jest tak, że to tylko jest, prawda, jedna czy druga partia. Często są to przedstawiciele list tak zwanych lokalnych, którzy nie są, prawda, wspólnoty samorządowe, ale są też inne partie polityczne, które często w polityce tej krajowej są w opozycji do siebie. Natomiast tutaj można powiedzieć, te posady, te wpływy łączą. No i tutaj mamy do czynienia, moim zdaniem, z klasycznym takim właśnie takie zbudowanie sieci powiązań, krzyżowanie sobie nawzajem no, przekazywania tych wpływów. I rzeczywiście no, te rady nadzorcze to jest taki symbol. Drodzy Państwo, autor artykułu, czyli Dawid Serafin, będzie jutro naszym gościem w punkcie widzenia o 17:30, pan profesor Szwed. Panie profesorze, spółdzielnia polityczna, mówi pan Andrzej Anusz. A może też można powiedzieć, że to jest kolesiostwo? A może to jest żenada? A może to jest wstyd po prostu? Panie profesorze, niedawno samorządowcy założyli ruch, on się nazywa bodajże Tak dla Polski. Może oni powinni po prostu bez żenady się nazwać, nie wiem, tak dla rad nadzorczych, tak dla posad, tak dla pieniędzy z zarządów i tak dalej, i tak dalej. No bo oni przecież to jeszcze w Poznaniu czytaliśmy, że sekretarz miasta i wiceprezydenci do spółek poszli do rad nadzorczych kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Przepraszam, to są nasze pieniądze. Ja wiem, że to jest wszystko legalnie. Ale czy tak powinno być? Na litość boską, panie profesorze. A więc przede wszystkim zgadzam się z panem redaktorem i gratuluję redaktorowi Serafinowi i panu redaktorowi również, że podejmuje się tak ważny temat. A więc każdy pieniądzek, na który składamy się my wszyscy jako obywatele, powinny być transparentne i ich wydawanie powinno się kierować pewną sprawiedliwością społeczną. I pan redaktor w tej chwili wyraża oburzenie, poczucie zażenowania, a z perspektywy tych przedsiębiorstw i z perspektywy nas, obserwatorów, złamanie pewnych podstawowych zasad etycznych, które powinny kierować wszystkimi urzędnikami publicznymi. A zatem tworzenie tych spółdzielni, rzeczywiście to słowo wydaje się być adekwatne do tego, co właśnie obserwujemy, no jest czymś, co generalnie przeciętnemu obywatelowi nie mieści się w głowie. Rozumiemy, jak te zasady działają, ale oczywiście nie zgadzamy się z nimi. Jakiś czas temu, bardzo niedawno obserwowaliśmy to samo na poziomie państwowym, z tym, że tutaj te zarobki roczne to było 30, 40, słyszeliśmy 60 tysięcy złotych albo 100 tysięcy złotych. Natomiast w tych spółkach Skarbu Państwa, o których też słyszeliśmy, których mianowania były równie wątpliwe albo podejrzane, zarabiają po miliony złotych ci przedstawiciele partii politycznych. Tutaj akurat mamy samorządowców. Jak widać, czy na poziomie centralnym, czy na poziomie samorządowym, oczywiście skala zarobków i dochodów jest po prostu inna. Widzimy, że działa podobny mechanizm, choć zgodny z prawem, jak pan redaktor zauważa. Natomiast nie godzi się z poczuciem sprawiedliwości, odpowiedzialności tego wszystkiego, co ma w głowie przeciętny obywatel i my jako obserwatorzy sceny publicznej. No właśnie, na szczeblu centralnym są posłowie i senatorowie. Ci zarabiają około 10 tysięcy, czasami 12 tysięcy, w zależności od tego, jaką funkcję sprawują w Sejmie. To jest dobry szmal, to są dobre pieniądze. Mamy, kochani moi, na szczeblu centralnym jeszcze tych posłów i senatorów, którzy mają za biura prowadzenie biur. To jest chyba bodaj 19 tysięcy złotych, z tego, co ja pamiętam. Muszę sprawdzić. To są świetne pieniądze. I za te cyrki, co wy odstawiacie w Sejmie, naprawdę, za to, co wy robicie w Sejmie, tak ciężkie pieniądze, kierowca autobusu, przepraszam, odwołuję się do tego przykładu, on zarobi czwórkę z haczykiem, ledwo, za to, że ciężko haruje dzień w dzień. A wy, że sobie pokrzyczycie w Sejmie i ponabijacie się jeden z drugiego, dostajecie takie pieniądze? Spółki państwowe, mówił pan profesor Szwed. Kto się dorwie do władzy centralnej, ten ma spółki państwowe, rady nadzorcze.
A potem kto się dorwie do władzy samorządowej, to akurat jest opozycja ta ze szczebla centralnego, to ma spółki samorządowe. I teraz, panie doktorze, jak to jest? Oni mówią, że jak dojdą do władzy, dobrze, obalą ten PiS i oni dojdą do władzy. Zmienią coś w takim razie? Znaczy, no widać, jaki to jest system, tak? Znaczy, to jest stworzenie, to jest też ciekawa sytuacja, dlatego że formalnie poseł, senator nie może być członkiem rad nadzorczych. Tutaj w samorządzie wbrew pozorom jest ale łatwiej. Mają żony, dzieci, no, to, tak, ale tutaj jest jakby, można powiedzieć, no bardziej to jest być może tak bardziej to uderza to, dlatego że no, samorządowcy czy prezydenci miast, którzy sprawują ten mandat, no, otrzymują za to, prawda, wynagrodzenie. Dodatkowo mogą osobiście jeszcze być w tych spółkach. Czyli to tym bardziej jeszcze jest taka kumulacja, można powiedzieć, finansowa. I mechanizm jest dokładnie taki sam. To znaczy, powtórzę, spółdzielnia polityczna stworzona. Pytanie, jak to będzie dalej w Polsce, bo rozumiem, że to jest wycinek Dolnego Śląska, Śląska. Zresztą o Śląsku ostatnio bardzo dużo się mówiło i też właśnie mówiło się o tym, że jak teraz doszło do zmiany w Sejmiku Śląskim, no to prawdopodobnie za tymi zmianami właśnie pójdą w pierwszym rzucie zmiany w spółkach. To znaczy ludzie, którzy byli związani do tej pory z Prawem i Sprawiedliwością, bo PiS rządził... Marszałek Chełstowski tak. Mówił, że mu zależy na Śląsku, na regionie, na obywatelach. Tak, ale już wiemy, no sygnały są takie, że już zmiany poszły w spółkach śląskich, no bo nowa koalicja jakby tutaj, prawda, buduje sobie zaplecze polityczne. Także no, mechanizm jest brutalny, spółdzielnie polityczne trwają i pewien mit moim zdaniem pada, to znaczy mit taki, że samorządy to nie jest ta taka twarda, brudna polityka. To znaczy, że można, że samorządowcy to są jakby jakoś inaczej. Oni w jakimś innym świecie tej polityki funkcjonują. Ten przykład pokazuje, że tak naprawdę mechanizmy są bardzo podobne jak w tej polityce, nazwijmy to, centralnej czy krajowej. Panie marszałku Śląska, panie Chełstowski, powiedz pan prawdę. Czy faktycznie, jak pan przeszedłeś teraz do opozycji, a byłeś pan w PiSie, to czy jest nowe rozdawanie stanowisk w spółkach? Czy ci, którzy byli w opozycji do tej pory, biorą stanowiska w spółkach? Czy tak jest, czy nie ma? Jak jest naprawdę? Panie Kałuża, pan kiedyś byłeś w Nowoczesnej, potem pan poszedłeś do PiSu, to było 4 lata temu. Jak to wyglądało? Wtedy PiS dostawał te stanowiska, jak zdobył Sejmik Śląski? No powiedzcie nam tutaj, bo tak chodzicie politycy, mówicie dla Śląska, dla regionu, dla was obywatele, dla was i tak dalej, i tak dalej. Chyba bzdury gadacie. I pan profesor, panie profesorze, co z tym zrobić? Zakazać, zmienić prawo? No bo to już się zrobiło, zwyrodniało strasznie. No ja wiem, że to jest legalne, ale swój swojemu daje posadę, jeden drugiemu. Tutaj 20 tysięcy rocznie, to jest spora kasa, 1,5 tysiąca miesięcznie. Ktoś inny ma 100 tysięcy, przepraszam bardzo, za 100 tysięcy to można świetnie w Polsce rocznie żyć. Bo to jest jakieś 8-9 tysięcy miesięcznie. Normalny człowiek tyle pieniędzy nie zarabia. Panie profesorze. A więc wydaje się, że tutaj być może dwa rozwiązania można by wprowadzić. Z jednej strony pewne rozwiązania prawne, na które musiałaby się zgodzić cała klasa polityczna i na poziomie samorządowym, i na poziomie centralnym, ale wymagałoby to pewnego porozumienia. Porozumienia, które brzmiałoby ograniczamy swoje wpływy w spółkach różnego rodzaju Skarbu Państwa, w spółkach samorządowych i nie pozwalamy, aby tego typu mechanizmy pojawiły się w przyszłości. Jest to niezwykle trudne. To jest pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to po prostu prywatyzacja tych spółek. Nie, to kto będzie na tym zarabiał? Panie profesorze, absolutnie, broń panie Boże, jaka prywatyzacja? A więc to jest jeden na przykład sposób... Nie, ja panu powiem. Jeden z radnych mi wysłał. Nie trzeba robić spółki, wystarczy utworzyć zakład od wodociągów, zakład od komunikacji, podlega dyrektor prezydentowi miasta czy burmistrzowi. Koniec, kropka. Natomiast prywatyzacja bardzo różnych spółek, i tu pewnie zdziwilibyśmy się, jakiego rodzaju przedsiębiorstwa i spółki prowadzą pewnie na poziomie samorządu władzę i z drugiej strony na poziomie centralnym. Czy naprawdę wszystkich potrzebujemy? Czy potrzebujemy fabryki do spraw, fabryki, która zajmuje się produkcją farb? Czy to jest naprawdę firma, którą powinien posiadać Skarb Państwa? A więc rozumiemy, że są pewne strategiczne działy, którymi państwo powinno
powinno kontrolować, ale czy przypadkiem pewne spółki nie byłyby też lepiej zarządzane przez kapitał prywatny? Ja rozumiem, że to jest dyskusja, przez którą przechodziliśmy od początku lat 90. w związku z transformacją systemową i prywatyzacją. Pamiętamy te wszystkie dyskusje, które toczą się do dzisiaj, że pewne spółki nie powinny być prywatyzowane. Natomiast wydaje się, że niezbędne jest porozumienie ponad podziałami. Wątpię, czy takie porozumienie może się pojawić, w którym państwo samo pozbywa się. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych rakiety produkuje Elon Musk. To są przedsiębiorcy prywatni. Tak samo dzieje się w wielu krajach Europy Zachodniej. W Polsce no, niektórzy myślą, że jest to... Panie profesorze, przepraszam pana bardzo, ale jakby na przykład ta fabryka została sprywatyzowana, to dlaczego jestem pewien, że ta fabryka trafiłaby nagle w ręce zagraniczne po jakimś czasie bardzo szybko, na przykład niemieckie ręce, i nagle by się okazało, że farby niemieckie są lepsze od polskich. I ci ludzie by stracili robotę. Pamiętajmy to z lat 90. absolutnie. W Ameryce to jest inny przykład, ale popatrzmy na przykład na zachodnie rzeczy. Duże giganty na zachodzie były lub często są własnością państwa. Airbus stworzony przez państwo, Lufthansa zarządzana jest we własności państwa, Volkswagen, mówimy w ten sposób, państwowa firma w dużej mierze, w części należąca do rządu centralnego, w części należąca do landu lokalnego, a w części jest prywatna oczywiście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ten trop, kochani moi. Panie doktorze, znaczy, moim zdaniem, na początku lat 90. formalnie też poseł senator nie było zakazu, żeby sprawował funkcję w spółkach Skarbu Państwa. To zostało jakby przecięte. Moim zdaniem początkiem tego procesu tutaj, tej sytuacji, o której mówimy, jednak powinny być zapisy, że prezydenci miast czy wysocy, prawda, urzędnicy miejscy powinni mieć zakaz. Ale to dadzą zakaz sprawowania. Ciotce dadzą, krewnemu dadzą, kochance dadzą, znaczy, komu innemu. Znaczy, no. Ale to już jednak, znaczy moim zdaniem ten przykład jest tak spektakularny, bo mamy te same osoby, które skumulują władzę polityczną na poziomie wielkich miast, na przykład prezydent Wrocławia. Z drugiej strony, dlaczego prezydent Wrocławia musi dorabiać w jakichś spółkach miejskich w innych miejscowościach, prawda? To znaczy, tak, duży prezydent. No tak, no ale to znaczy, to wygląda naprawdę źle, to wygląda bardzo źle i moim zdaniem to jest początek, żeby jednak zakazać. To znaczy, że prezydenci miast nie mogą, niech może lepiej zarabiają, jak ale to już te rady miejskie im ustalają, prawda, pensje. Natomiast zakazać, bo to naprawdę tworzy patologiczny system. I jeszcze raz powtórzę, ta spółdzielnia polityczna, ona się na pewno rozlała po całym kraju. I pytanie, myślę, że tym tropem trzeba pójść i zobaczyć, jak w innych miejscach w Polsce to wygląda. No, będziemy na to patrzeć, drodzy państwo. Będziemy się temu przyglądać. Tylko powiem na koniec tej dyskusji. Słuchajcie, kochani, panie prezydencie Andrzeju Dudo, panie premierze Mateuszu Morawiecki, panie marszałek Ewo Witek, panie marszałku Tomaszu Grodzki, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, obok wojny, obok inflacji, obok braku mieszkań jest to kolejny problem, który trzeba natychmiast rozwiązać, do którego trzeba się zabrać. Samorządy mieszkań nie budują, państwu się nie udało, ale kasa na stanowiska jest. Dlaczego zwykły człowiek nie może dostać rady nadzorczej, przepraszam bardzo, a wy mówicie, że wam pieniędzy brakuje na to, na siamto, na owamto, ale na te rady nadzorcze to macie? Jakim prawem? Do tematu będziemy wracali oczywiście. Jeszcze nam zostały 4 minuty. Panie profesorze, co z tym KPO? Bo jakiś bałagan się z tego zrobił. No, oczekiwalibyśmy jakiegoś porozumienia w tym zakresie i wszyscy od rana żyliśmy tą nadzieją, że no może dojdzie do pierwszego czytania, do zajęcia się tym projektem ustawy. Natomiast no, widzimy, że po pierwsze konflikt na poziomie politycznym. Nie dotarliśmy nawet do detali, do tego, które rozwiązania powinny zostać wdrożone i w jaki sposób głos zabrał pan prezydent. No i to w zasadzie ucięło wszelkie dyskusje. Powrócimy nie wiadomo kiedy, czy po świętach, w styczniu. Sprawa jest niestety zawieszona i wydaje się, że była nienależycie przygotowana, z pewnością nieskonsultowana z głową państwa. No i tak się kończy to w końcu drugiej kadencji pana prezydenta Dudy, który poczuł się rzeczywiście niezwykle podmiotowy i z jednej strony blokuje KPO, z drugiej strony blokuje ustawę pana ministra Czarnego.
Czarnka. Okazuje się, że z tej roli, którą swego czasu przypisywano osoby, która jest petentem i niewłaściwie reprezentuje głowę państwa, dorasta do tej roli, którą prezydent pełnić powinien. Wszyscy... I tu kropka, panie profesorze. Przepraszam, że tak brutalnie w ten sposób, ale zostało nam niewiele czasu. A jeszcze chciałem, żeby pan doktor tę sprawę skomentował. Był w ogródku, witał się z Gąską, tak, i tu... Ale myślę, że to nie jest tak, że prezydent Andrzej Duda zablokuje KPO. Myślę, że tutaj jest przede wszystkim problem o charakterze pewnym proceduralnym. Prezydent to też, pamiętajmy, kilka miesięcy temu negocjował z Brukselą. Tamten kompromis ze strony Brukseli w interpretacji prezydenta Andrzeja Dudy został zerwany. Myślę, że w tej chwili decyzja polityczna zapadła. To znaczy rząd, obóz rządzący pójdzie po pieniądze z KPO. Został przyjęty budżet. To jest bardzo ważne. Już nie grozi, prawda, jakaś kwestia, że rząd nie jest w stanie przyjąć budżetu. A to jest najważniejsza ustawa do końca tej kadencji. Prezydent Ziobro został... minister Ziobro został obroniony. Natomiast to nie oznacza, że w momencie, kiedy minister Ziobro będzie blokował wprowadzenie tej ustawy, która umożliwi otrzymanie pieniędzy z KPO, że nie zostanie w taki czy inny sposób osłabiony, a wręcz może zdymisjonowany. Także moim zdaniem mamy sytuację taką. Decyzja polityczna jest. Widać już pewien scenariusz, żeby pieniądze z KPO do Polski dotarły. Natomiast nie będzie to tak szybko, jak jeszcze dzisiaj rano rzeczywiście wyglądało. Prezydent Andrzej Duda pokazał jakby swoją podmiotowość i pokazał, że w tej sprawie też obóz rządzący powinien z nim należycie się skonsultować. Panowie, serdecznie wam dziękuję. Doktor Andrzej Janusz, studio w Warszawie. Dziękuję. Oraz na łączeniu pan profesor Robert Szwed. Kochani moi, do tematu będziemy wracali, bo to jest dla mnie lista grozy po prostu. Ci prezydenci, którzy zarabiają takie pieniądze, wiceprezydenci, tam w rachubę wchodzą jeszcze córki. Córki na przykład, czyli rodzina poszczególnych prezydentów. Ktoś nie mógł sam wziąć, to córkę delegował. Jest taki przypadek. Kochani moi, do tego będziemy wracali na przykład jutro. Jutro będzie rozmowa z Dawidem Serafinem, czyli autorem tego materiału. I powiem tak, jest to po prostu wstyd. Jest to po prostu wstyd. Robicie z nas po prostu, z nas zwykłych ludzi robicie frajerów. Ludzi, którzy płacą na was podatki, ciężkie podatki. Wy im występujecie w telewizji, mówicie, że kasy nie macie, że rząd, że tamto, że siamto, że owamto. Ale na to kasę macie i mieć będziecie. I trzeba z tym skończyć. I będę o tym mówił tak długo, jak trzeba będzie o tym mówić. A za chwilę część druga, za 6,5 minuty. Przepraszam, że tak walę w stół. A wtedy porozmawiamy o tym, no właśnie, kto zarabia na dom. Kobieta czy mężczyzna? Ciekawy temat, zapewniam. Freedom doesn't wait. Libre, the original Eau de Parfum and the new Parfum Yves Saint Laurent. What if you said see? You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. See, Giorgio Armani. Łupież. Niewiele osób wie, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby z rodzaju drożdżaków. Jest ich wiele rodzajów. Sięgnij po Zoxyn-Med. Szampon leczniczy Zoxyn-Med zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Możesz zapomnieć o łupieżu. Zoxyn-Med. Twój lek na łupież. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zobacz wokół siebie to, co najważniejsze. Allegro. W lewo? W drugie lewo! Już, 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 już! Do 100 000 wygranych! Więcej was tu nie było? Jeszcze ja! O, tak. Uwaga! Uśmiech! Znowu szóstka! Ponad 33 miliony złotych! Graj w Lotto! Sezon na zdrabki Lotto w pełni. This is my game. Do you wanna play?
Czas na mistrzowskie emocje. Teraz zdrabka i gierka z Robertem Lewandowskim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Zajos Keratin. Dla zdrowych włosów zaufaj mocy keratyny. Dodatkowa ochrona dzięki wysoce skutecznej formule. Do 80% mniej łamliwych włosów i wyjątkowe wygładzenie. Zajos Keratin. Nowość. Intensywna maska Keratin. Zregeneruj nawet roczne uszkodzenia już po pierwszym użyciu. Cześć, tu Tomek z Media Expert. Czy znacie już Chromebooki? Chromebook uruchamia się szybko, już po 6 sekundach. Ma ekran i klawiaturę jak każdy laptop, ale w obsłudze jest jak smartfon. Prosty i wygodny. A bezpieczeństwo? We wszystkich Chromebookach wbudowana jest ochrona antywirusowa. Chromebook jest szybki, łatwy w obsłudze i bezpieczny. Na przykład Chromebook Acer 315. Teraz za jedyne 1549 zł. Siema, jestem Łosiek Tosiek i biedronkowe oszczędności niosę. Nikt nie zaprzeczy, polecam same dobre rzeczy. Jakie? Dzisiaj takie. W sam raz na święta wszystkie jaja z kościółkowego Moja Kurka w promocji. Kup dwa dowolne opakowania, a tańsze z nich dostaniesz 40% taniej. Biedronka. W Carrefourze dla każdego wszystkiego świątecznego. Teraz szynka wieprzowa tylko 12,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ci, co zaczynają chleb od piętki i ci, co od środka. Świeżo upieczeni mistrzowie kuchni i ci, co z niejednego pieca chleb jedli. Wszyscy lubią masło łaciate. Pyszne soki Tymbark z postaciami Disney z Krainy Lodu, Mulan i Kubusia Puchatka. Pędzi już Mikołaj, na saniach pomyka. Ojczowska pasek szybko znika. Ej, przecież nie ma świąt bez pysznego jeżyka. Polskie słodycze na polskie święta. Mega okazje w Rossmanie przebiją wszystko. Na przykład woda toaletowa Guess Adaptive Red 38% taniej. Kule do kąpieli Isana 6 sztuk tylko 13,49. A rewitalizujący hydrożel Hadalabo 18 zł mniej. Mega przebija wszystko. RTV Euro AGD. Marzeniom trzeba pomóc. Tylko jak? Nie odkładać na później. Teraz jest moc tysięcy okazji. Płyta Samsung 700 zł taniej. Piekarnik Samsung 500 zł taniej. W sklepach i na euro.com.pl. Poznaj niezwykłe smaki Lay's. Chipsy inspirowane smakiem margherity z Pizza Hut albo kurczaka z KFC. Twoje ulubione dania i ulubione chipsy. Poznaj smaki kultowych restauracji z Lay's. No, u nas nasiona przechodzą kontrolę. Ale, że co? Dziś biznes Jasienku zakończy się piaskiem. Nie każde nasionko może być kujawskim. Tylko dobre ziarno najwyższej jakości w kujawskim oleju gości. Ladies and gentlemen, I present to you Bake Rolls. Thin slices of bread double baked in the oven. Available in garlic, sour cream and onion, and tomato and olive flavors. Pizza? Pizza. Twoje życie należy do ciebie. Spraw, aby było piękne. La Vie Belle. Zapach szczęścia. Lancome. I kochani moi, wracamy do punktu widzenia. Grzegorz Jankowski, część druga naszego programu. Tu Bianka mi właśnie podesłała, że w państwie, bo to co się dzieje w tych samorządach, to jest, kochani moi, państwo w państwie. To jest państwo w państwie. W wielu innych dziedzinach życia w Polsce też mamy państwo w państwie. Układy, układziki, korporacje, takie mam na myśli korporacje w sensie społeczne czy zawodowe. Tak to wygląda. To trzeba rozbijać. Przecież to, na to wszystko idzie, nasze pieniądze idą. Moje pieniądze, pana pieniądze, pani pieniądze idą. To jeszcze czytam, właśnie Bianka mi podrzuciła, że w piątek reporterzy raportu przedstawili układ towarzysko-polityczny między wójtem gminy Wiązownica, a panią wicewójt i sekretarz jednocześnie. Reporterzy raportu ujawnili nieprawidłowości, jakie w gminie za przyzwoleniem radnych funkcjonują. Okazuje się, że w tle pojawiają się nie tylko imprezy zakrapiane alkoholem i pieniądze z funduszu socjalnego, ale i groźby. To jest lokalna Polska. Nie wszędzie oczywiście, ale tak bywa. O tym będziemy mówili też państwu i w państwie
w najbliższą niedzielę tuż po wydarzeniach. Albo słuchajcie, no ten przykład z Chojnic, gdzie starosta ma samochód kupiony w 19 roku za 160 tysięcy. Luksusowa limuzyna. Mi to z głowy wyjść nie może. Po co staroście, co Skoda jest zła? Po co staroście samochód za 160 tysięcy złotych? Po co w urzędzie kolejne auto luksusowe z fotelami do masażu? No kto to w ogóle widział, takie rzeczy? Po co to komu? To są nasze pieniądze. Panie prezesie Kaczyński, panie premierze, panie prezydencie. Wy tam się tłuczecie o to KPO, jasne, to jest kasa dla Polski. Ale obok inflacji, obok wojny, te pieniądze w spółkach zaczynają być jednym z największych problemów w Polsce. Ja nie akceptuję polityka, który mówi do mnie, że trzeba oszczędzać na tym, siamtym i owamtym, że on będzie światło wyłączał w mieście, że on mi kursów autobusów zrobi i tak dalej, że on podwyżki dla za bilety, a sami tych rat nie zlikwidują. Tam sobie obniżek nie dadzą. Nie zlikwidują, mogą to zlikwidować, ale tego nie zlikwidują. To jest dla kolesi, dla swoich. To dlaczego ja mam płacić wyższe bilety w mieście? Żeby im poszło, nie powiem w co? Dobrze, kolejny temat. I przedstawię gości. Może się chwilę uspokoi. Przedstawię gości. To jest pani Aneta Kiełczewska, Polski Instytut Ekonomiczny. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. I pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Witam pana ciepło i serdecznie, panie prezydencie. Dzień dobry, ja również państwa witam ciepło i serdecznie. Ach, się zdenerwowałem. Do tematu będę wracał oczywiście, drodzy państwo, jutro. Przypomnę jeszcze raz, jutro o 17.30 też jest punkt widzenia. Autor tego artykułu z Interii, Dawid Serafin, będzie naszym gościem i będzie opowiadał dalej. Ja wiem, że Dawid będzie szperał dalej. Więc bójcie się, lokalni politycy Dawida Serafina, bójcie się. Dobrze, do raportu przechodzimy, który opracował Polski Instytut Ekonomiczny na temat kobiet i mężczyzn w małżeństwie, czy w związku generalnie. Kto zarabia, jak zarabia i tak dalej. Główny wniosek z tego raportu, one są trzy. W wielu rodzinach obserwujemy samonapędzający się mechanizm. Pierwsze, po narodzinach dziecka kobiety mają dość długą przerwę zawodową. Dwa, wśród rodziców pojawia się specjalizacja kobiet w obszarze domowo-rodzinnym, mężczyzn w obszarze zawodowym. I trzecia, taka specjalizacja bardziej się opłaca, więc ona się utrwala. I pytanie do autorki tego raportu, pani Kiełczewskiej. Czy to jest źle, że kobieta zajmuje się domem, jeżeli chce oczywiście, że kobieta opiekuje się dziećmi, a facet zarabia? Czy jest w tym coś złego? Bo tak to zrozumiałem. Nie, absolutnie nie jest w tym, nie ma w tym nic złego, jeśli to jest rzeczywiście taka wola rodziny i taka chęć, żeby tak było. Natomiast co pokazują inne wnioski z naszego raportu, to nie jest tak, że to, co się dzieje, to jest rzeczywiście kwestia wyborów. Że to nie jest tak, że kobieta nie chciałaby się realizować zawodowo i wspólnie z mężem dzielić te obowiązki, jeżeli chodzi o utrzymanie rodziny, a że mężczyzna nie chciałby z kolei więcej angażować się w życie rodzinne, w wychowanie dzieci, w kontakt z tymi dziećmi. Natomiast no, ta spirala właśnie i różne czynniki i kulturowe, i finansowe im to utrudniają. Ale ja to rozumiem jeszcze tak. Ja mam takie wrażenie, przepraszam, proszę się nie obrazić, ale mam takie wrażenie, że tutaj wchodzimy na taki obszar, w którym zaczyna się mówić ludziom, że kobieta nie powinna rodzić dzieci, tylko powinna się realizować zawodowo. Że macierzyństwo jest w tym wszystkim jakoś tam, no w tym kontekście odbierane jest jako coś złego. Będziesz na macierzyńskim, to facet cię zostawi, facet cię nie będzie tobą interesował, będziesz latała z dzieciakami i tak dalej. Ja wiem, że to jest wszystko, to wszystko istnieje. Ale przepraszam bardzo, no jak świat światem, no macierzyństwo jest no przyrodzone kobiecie, po prostu. No ja nie mówię, że one muszą siedzieć tylko z tym, ale tak to jest. A tu mam takie wrażenie, że się wytwarza taką atmosferę, że to jest złe macierzyństwo. Nie, no właśnie wręcz przeciwnie, w tym sensie, że... No jak nie, wniosek pierwszy z państwa raportu. Macierzyństwo trwale zmniejsza aktywność zawodową kobiet. Wydaje się to coś naturalnego. No. Jak mam złamaną nogę, to nie chodzę. No przepraszam, no, nie wiem, jak to, do czego to porównać. Pani Kiełczewska? Ale trochę już my kobiety, tutaj się powołam od strony ogółu,
No właśnie nie chcemy ograniczać swoich ról tylko i wyłącznie do tego macierzyństwa, tak? To też widać w wynikach naszego badania, że chcemy się realizować zawodowo. Natomiast w momencie, kiedy całe otoczenie instytucjonalne i kulturowe sprawia, że ten nasz rozwój zawodowy jest dużo trudniejszy i nie ułatwia nam się godzenia tych ról rodzinnej i zawodowej, to właśnie przez to wręcz do tego macierzyństwa się możemy zniechęcać i nie mieć, jakby na przykład nie chcieć mieć kolejnych dzieci, tak? W przypadku... Rozumiem pani postawę. To teraz pan prezydent Sadowski. Panie prezydencie, czy właściwa jest moja diagnoza? Ja rozumiem, bo to jest faktycznie problem. Matki są uwiązane z dziećmi. Są takie matki, które chcą się realizować zawodowo. Mają talenty, mają wiedzę, mają umiejętności, ale nie mogą, bo muszą siedzieć na przykład przy dzieciach. Ale z drugiej strony, czy nie wpadamy w taką oto skrajność, że to macierzyństwo zaczyna być czymś złym, postrzegane jako coś niedobrego w tym wszystkim? Czy to też jest niebezpieczne, prawda? To zanim odpowiem, to jedno zdanie komentarza do poprzedniej pana redaktora kwestii. Otóż żaden najlepszy nawet redaktor nie zmieni tego stanu rzeczy w Polsce, w samorządach, jeżeli w Polsce nie będzie systemu referendalnego takiej, jaki jest w Szwajcarii, gdzie nie trzeba absurdalnie wyżyłowanego normy frekwencji na poziomie ponad 50%, aby dokonać zmian takich właśnie włodarzy, którzy szastają pieniądzem podatnika. I tylko takie rozwiązanie Dziękuję. Może tę patologię zmienić. A wracając do przedmiotu naszej dzisiejszej rozmowy, to zauważmy, że jeszcze nie tak dawno w Polsce w publicznej debacie i przekazie, i to przy zaangażowaniu naprawdę osób, które uchodziły za ekspertów, rodziny wielodzietne były traktowane jako patologia społeczna. Posiadanie więcej niż dwójki, trójki, a w ogóle jeszcze więcej dzieci uchodziło za jakiś defekt związany właśnie z stanem umysłu i raczej takie rodziny od razu przypisywano grupom społecznym, które po prostu żyją z socjalu, co nie do końca znajdowało potwierdzenie w tej statystyce. Tak czy inaczej, dzisiaj mamy podobny prąd kulturowy, zbliżony trochę do tego, który był w czasach PRL-u i w czasach tego najbardziej drastycznego socjalizmu, kiedy rzucono hasło kobiety na traktory i praktycznie kobiety próbowano zrównać w rolach z mężczyznami, aby też wykonywały te wszystkie ciężkie prace. Natomiast jak widać, problem nie tkwi w rolach kulturowych, tylko tak jak założyła moja przedmówczyni, w pewnych ograniczeniach i niedoskonałościach instytucjonalnych w Polsce, bo te same kobiety z Polski, które wyjechały do chociażby Wielkiej Brytanii, nie mają problemu z jednej strony z posiadaniem coraz liczniejszego potomstwa, ale z drugiej znajdywaniem od ręki pracy. Natomiast w Polsce te bariery na rynku pracy, gdzie przedsiębiorca, o ile przyjmie kobietę, która nie ma dziecka, to się zastanawia, czy ją przyjąć, bo jak urodzi, to będzie to problemem w firmie ze względu na takie właśnie dodatkowe ciężary, które on musi ponieść, a nie ubezpieczalnia publiczna. Stąd kobiety faktycznie przez taki układ przepisów i barier, które stworzyły kolejne rządy, które stworzyły na rzecz właśnie uprzywilejowania kobiet, wbrew pozorom tracą na dostępie do możliwości zmiany pracy i dostania tej pracy. No właśnie, ale z drugiej strony jeszcze, z kolejnej strony, to do pani Kiełczewskiej się zwracam, bo ja czytam kolejne wnioski z tego raportu. Te wnioski są na przykład takie. Pracujące matki w większym stopniu niż ich partnerzy zajmują się domem i dziećmi. I kolejny wniosek. Nierówna sytuacja rodziców na rynku pracy nie jest wyłącznie wynikiem ich preferencji. Pracujące matki w większym stopniu niż ich partnerzy zajmują się domem i dziećmi. Ja zadam takie pytanie trochę jak dziaders, ale czy to jest źle? Czy to jest źle? No,
To są mamy, które rodzą te dzieci i zasady te przywiązania jest jakby większe. No, to jest tak jakby moje też doświadczenie i widzę, jak to wygląda wokół mnie. Trochę to tak wygląda. Druga rzecz jest taka, że nie każdy realizować zawodowo. Realizować zawodowo to się można na przykład, kiedy jest się prezesem, robi się biznesy, kiedy jest się dyrektorem, aktorem, dziennikarzem i tak dalej. Ale większość ludzi, to jest rola zawodowa, to jest kierowca, bardzo potrzebna. Pielęgniarka, to jest bardzo potrzebna rola. To jest pani w sklepie, bardzo potrzebne. Ale pani, która ma w sklepie dźwigać ciężary, to jaka to jest realizacja zawodowa? Przepraszam bardzo. Pani, która ma pielęgniarka, która ciężko haruje w szpitalu, no to jak ona ma się tam realizować? Przepraszam bardzo. To ja rozumiem, że te kobiety wolą się skupić na tym, co jest dla nich najcenniejsze i najdroższe, czyli własne dzieci, własny dom, po prostu. Pani Kiełczewska? Parę różnych wątków mi się pojawia. No to po pierwsze tak, myślę, że z tym, że tak, my rodzimy, no nie da się zaprzeczyć, natomiast to jest taka dość dobra wymówka w tym sensie, że my rodzimy, ale dzieci, już pomijam temat samodzielnego wychowywania dzieci przez kobiety, bo to już inna historia, ale jednak mają też ojców i też przemiany kulturowe. Mamy takie, że ci ojcowie chcą się w życie rodzinne angażować. Nie za bardzo mają czas, no bo dużo pracują. Ale proszę pani, tak świat został zbudowany od dawien dawna. Przepraszam, żeby przetrwać na tym świecie, trzeba pracować i zarabiać pieniądze. Żeby utrzymać dziecko, trzeba iść do roboty i trzeba zarabiać pieniądze. Jeżeli chcesz kupić dziecku coś więcej, to musisz pracować więcej i więcej zarabiać. Tak było, jest i będzie. I mam wrażenie, że wy chcecie zawrócić Wisłę kijem. Tylko współczesne rodziny jakby nie bardzo się godzą na ten podział taki zupełnie tradycyjny, tak? Gdzie ta kobieta ma przebywać z domu z dzieckiem i robić tę charówę w domu, tak? Ale pani mówi z perspektywy zamożnej Warszawy, gdzie tu faktycznie rzeczy wyglądają inaczej. Ja to rozumiem, że jest atrakcyjna praca. Tak, jak ktoś ma możliwość atrakcyjnej pracy, proszę bardzo, facet czy kobieta, nie ma znaczenia. Natomiast jak pani pojedzie do Wąbrzeźna, jak pani pojedzie do Płocka, jak pani pojedzie do Polski lokalnej, do Polski innej, to tam na ludzi ciężka charuwa czeka. Ci ludzie w Polsce lokalnej ciężko harują. To nie jest tak, że pójdą sobie na Zbawik z Warszawy i sobie za 30 zł kafe latte kupią. Przepraszam bardzo. Tylko tam jest ciężka charuwa i ci ludzie mają taki podział, że często kobieta zajmuje się tym, co jest dla nich najdroższe. Po prostu uszanujmy to, nie starajmy się im wmówić innej roli kulturowej, bo pani mówi właściwie o kobietach z dużych miast, nic więcej. Nie tylko, to znaczy, dobrze, weźmy już ten przykład kobiety ciężko harującej. Model rodziny i też to, że zarobki tam nie są wysokie, delikatnie rzecz ujmując, sprawia, że ta kobieta do tej pracy pójdzie. Owszem, ona będzie te 8 godzin dziennie w pracy spędzać, ale potem co? I wróci i będzie miała kolejną charówkę w domu. To jak temu zaradzić? No właśnie, może jakiś bardziej równy podział między małżonków, tak? I nie wtłaczanie w te... No dobrze, no to jak temu zaradzić w takim razie? Bo pani zrobiła piękny raport, to pani w takim razie ma właściwie pretensje do facetów, że się nie chcą włączać w prace domowe, tak? Dobrze rozumiem? Nie, nie mam. No to o co chodzi? No bo ja też tego nie łapię. Jest piękny raport, Bianka mi go dała, Polski Instytut Ekonomiczny, fajna firma i tak dalej. Jak czytam te wnioski, że taka specjalizacja bardziej się opłaca, więc dalej się ona utrwala, taka specjalizacja, że kobieta siedzi w domu jak kura domowa, przepraszam bardzo. Ja też to rozumiem, tak być nie powinno. Ja się z tym zgadzam. Tylko że ja faktycznie jak po swoim domu patrzę, na przykład moja żona kocha swoją córkę ponad życie, koniec, kropka. Ja nie mam prawa się odezwać często w decyzjach życiowych. Trudno, szanuję to po prostu, jeżeli chodzi o córkę. Szanuję to. Tak to nas natura stworzyła trochę. A faktycznie z tym, że facet nie chce pracować, to trzeba z tym absolutnie walczyć. Ale ja pamiętam czasy, kiedy faceci, pamiętam, opowiadano mi, wstydzili się z wózkiem na ulicę wyjść. Tak było i się pozmieniało. Pan Andrzej Sadowski, o co w tym wszystkim chodzi?
Na pewno Warszawa i duże aglomeracje no nie są reprezentatywne dla oceny modelu rodziny z tego względu, że mamy tutaj faktycznie kumulację o wiele wyższego poziomu dobrobytu i symbolem nie jest tylko oczywiście sojowa latte na bezlaktozowym mleku czy inne tego typu codzienne przejawy właśnie dobrobytu. Trzeba zauważyć, że w Polsce, tak jak moja przedmówczyni też to podkreśliła, wynagrodzenia, które uzyskują kobiety, zwłaszcza na prowincji, nie są wysokie. I wtedy, wbrew pozorom, polskie społeczeństwo jest na tyle wyedukowane ekonomicznie, żeby zauważyć, że nie ma sensu, aby kobieta szła do pracy za wynagrodzenie, które nie jest aż takie duże, a jej praca w domu jest znacznie cenniejsza, bo nawet wynajmując, tak jak to ma miejsce w dużych aglomeracjach, niańki czy posyłając do przedszkola, to te koszty związane z prywatną opieką dla dziecka albo by były na poziomie tego wynagrodzenia uzyskiwanego przez kobietę pracującą, albo znacznie wyższe, czyli ekonomicznie nie miałoby to najmniejszego sensu. Dlatego te kobiety są w sytuacji, w której ich praca w domu jest znacznie cenniejsza niż na rynku, a to z tego prostego względu trzeba pamiętać, że praca w Polsce na etacie, o czym Centrum Adama Smitha od ponad dwóch dekad przypomina, jest przez kolejne rządy traktowana jako dobro akcyzowe, czyli tak wysoko opodatkowana jak wódka, papierosy czy paliwa z ZUS-em, składkami i podatkami. Stąd ten dochód rozporządzalny, który otrzymuje rodzina, czasami jest, jeżeli pracuje tylko mąż, niewystarczający i kobiety niejako z przymusu ekonomicznego muszą podejmować się zajęć, aby ten bilans przychodów domowych był wystarczający na w miarę normalne życie. Ale tam, gdzie takiej nawet szansy ekonomicznej nie ma, żeby kobieta pracowała, to faktycznie dom jest takim miejscem, w którym bez jej pracy no, nie byłoby tej utrzymania tego poziomu rodziny, jeżeli chodzi o jej funkcjonalność. Stąd to nie jest element jakiegoś zacofania czy patologii, tylko też jeden z wymiarów znajomości kalkulacji ekonomicznej przez polskie rodziny. No właśnie, tak dokładnie jest. Szczególnie na prowincji, kochani moi, gdzie faceci nie są w stanie zarobić tyle kasy, żeby utrzymać całą rodzinę. I sytuacja życiowa zmusza kobiety do podejmowania roboty. I ta robota, to nie jest, jeszcze raz powtórzę, to jest robota fajna w korporacji, gdzie są wyścigi korposzczurów. To jest robota, gdzie trzeba dźwigać palety, przenosić. Tak, tak kobiety pracują w Polsce. W sklepach ciężko przenoszą palety, dźwigają ogromne ciężary, pracują na dwie zmiany często, pielęgniarki, nie pielęgniarki i tak dalej, i tak dalej. Tak to u nas wygląda, kochani. Więc my tutaj opowiadamy trochę z perspektywy Warszawy, ale jak się prowincja polska, w dobrym tego słowa znaczeniu słowa prowincja, patrzy na Warszawę, to jest to zupełnie inaczej. Jeszcze do pani Kiełczewskiej wrócimy, bo w obszary kluczowe, obszary wsparcia, to jest pod koniec tego raportu, wymieniacie cztery obszary. No i jeden obszar mnie zastanowił. Tworzenie warunków i norm sprzyjających uczestnictwu ojców w obowiązkach wychowawczych. Proszę nam coś więcej na ten temat opowiedzieć, rozwinąć ten temat. Dobrze, to ja tutaj podam przykład, który z naszego badania wynikł. My tam dość dokładnie przepytywaliśmy rodziców i tych z Warszawy, tak, i tych z prowincji, o różne rzeczy związane z ich życiem zawodowym i prywatnym. I zadaliśmy ojcom małych dzieci takie pytanie, jak myślą, gdyby powiedzieli swoim pracodawcom, że oto chcieliby pójść na półroczny urlop rodzicielski, to jaka byłaby reakcja pracodawcy? Otóż 60% mężczyzn odpowiedziało, że zapewne byłaby to nieprzychylna lub bardzo nieprzychylna reakcja.
Tak, czyli to oznacza, że nawet ci mężczyźni, którzy... Ale płatny urlop wychowawczy, tak? Dobrze odbieram? Płatny tak, urlop? Płatny urlop rodzicielski, który przysługuje też mężczyźnie. To znaczy kobieta może przekazać część urlopu rodzicielskiego mężczyźnie, jeżeli rodzina tak zdecyduje. On jest płatny, natomiast płatność leży po stronie ZUS-u, nie po stronie pracodawcy. Dla pracodawcy to jest koszt związany z tym, że tego pracownika przez pół roku nie będzie. No więc 2/3 mężczyzn spodziewałoby się, że pracodawca powiedziałby, zwariowałeś chyba, tak? Albo coś w tym stylu. No i pod tym kątem powinniśmy te normy, myślę, zmieniać, tak? Żeby to było też normalne w odbiorze pracodawców, że mężczyźni też mają różne role do pogodzenia, tak? Że nie tylko są tymi pracownikami dyspozycyjnymi, kiedy sobie pracodawca zamarzy, ale że też mogą chcieć się w te obowiązki domowe angażować. A tu się z panią zgodzę akurat, jeżeli chodzi o dyspozycyjność pracowników, bo kiedyś przynajmniej tak było, że faktycznie pracodawca żądał dyspozycyjności niemal 24 godziny na dobę. Ale to się zmienia, bo jak obserwuję młodych ludzi w tej chwili, to jest to troszeczkę już inaczej. Pan Andrzej Sadowski, półroczne urlopy wychowawcze dla facetów, ojców, tak czy nie? Bez znaczenia tak naprawdę, bo to problemy są znacznie głębiej, zwłaszcza dzisiaj, kiedy na przykład rodzice mają wspólny problem z... gasnącą edukacją publiczną, czy obniżającą swoją jakość, gdzie dostęp do usług medycznych jest coraz bardziej ograniczony i tylko deklaratywny. Stąd to są rzeczywiste problemy polskich rodzin. I o ile polski prezydent przyznał rodzicom bon turystyczny i prawo wybierania miejsca na chociażby spędzanie wakacji w wybranym przez siebie ośrodku, to dlaczego polski prezydent i polskie władze nie chcą takiego bonu edukacyjnego przyznać polskim rodzicom, aby wybierali te szkoły, które są lepsze dla ich dzieci, bo edukacja jest właśnie jednym z elementów takiej najbardziej daleko idącej, posuniętej troski rodziców wobec dzieci. I trzeba pamiętać, bo prowadziliśmy przez kilka lat projekt dla województwa polskiego, który był związany z dramatyczną depopulacją w tym województwie, że to praca to bezpieczna rodzina. Z tej pracy, niezależnie czy ojciec, czy matka będą korzystali z urlopów związanych z wychowaniem dzieci, to jest podstawa do tego, żeby myśleć później, jak ten urlop podzielić, a z pracą w całej Polsce nie jest tak jednoznacznie dobrze, jak to się wydaje. I kropka, panie prezydencie. Dziękuję serdecznie, drodzy goście. Pani Aneta Kiełczewska, Polski Instytut Ekonomiczny, dziękuję bardzo. Oraz Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha, również dziękuję serdecznie. Dziękuję. Tak jest, kochani, pamiętajcie o jednym. Praca jest podstawą wszystkiego. Po prostu praca. Praca i jeszcze raz praca. To nie jest tak, że możemy wymyśleć świat, w którym będziemy schodzili sobie na kawę na Zbawiksie za 30 zł, czy na ciasteczka drogie i w ten sposób spędzali czas. Tak się po prostu nie da. Tak się po prostu nie da. I jeszcze jedna uwaga. Ja mam takie wrażenie, że ktoś to jakoś coś tu dziwnie powymyślał, że bycie singlem to jest fajnie. No od kiedy bycie samemu jest fajnie? Bo wymyślano na przykład te partnerstwa. Przecież małżeństwo gwarantuje opiekę kobiecie, gwarantuje jej takie prawnie różne rzeczy. A w partnerstwie może być często tak, że facet po prostu z dnia na dzień sobie pójdzie, zostawiając kobietę z dzieckiem. Takie sytuacje też znamy. Też są. Więc nie wiem, dlaczego akurat takie małżeństwo często się atakuje. Atakuje się, kolejna rzecz, kiedy się ruguje na przykład Boga z wielu dziedzin, na przykład ze świąt samych. W złym kierunku ten świat, mam wrażenie, zmierza. Dobrze, a za chwilę zostaniemy przy kasie, część zawsze programu, będziemy rozmawiali, no właśnie, z panem pracodawcą. My próbujemy tak trochę docisnąć pasa, kupujemy to, co potrzebne po prostu. W tym roku jest, można powiedzieć, najgorzej, najciężej. Nie wydają rzeczy na właśnie takie ozdoby, czy coś, co nie jest im tak potrzebne. Wszystko podrożało. Kilogram słoniny tu obok kosztuje 39 zł. My staramy się też dostosować do klienta. Ja
I nasz kolejny gość to pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Ile pan z centrum na Pragę jechał teraz? 45 minut od hotelu Gromada do Ronda de Gaulle. Korki? Rozkopana Warszawa. No właśnie, rozkopana Warszawa, ale rady nadzorcze są. To jest najważniejsze. Kaska się zgadza w tych radach nadzorczych. Nadzorujemy rozkopywanie Warszawy. Dobrze, drogi przedsiębiorco, no to jak w takim razie z nami przedsiębiorcami jest w tej chwili? Dlaczego jest tak drogo u was? No koszty rosną, a wiadomo, że cena finalna to są koszty plus marża. Nawet jakby przedsiębiorcy zrezygnowali z własnej marży, to i tak koszty są o tyle większe, że i ceny muszą być większe. Nie ma cudów w ekonomii, to musi tak działać. Nie ma cudów w ekonomii, ale na przykład jeden z widzów do mnie napisał, że w Niemczech jak było bardzo drogie paliwo, no to te koszty, ceny poszły w górę, a potem jak paliwo staniało, to przedsiębiorcy automatycznie na przykład obniżają ceny. Czy u nas to jest możliwe w ogóle? Oczywiście tak działa rynek, tylko że akurat paliwo w większości firm, oprócz firm transportowych, nie ma tak kosztogennej roli. Prąd, gaz, płace, to jest ZUS, który rośnie nam w przyszłym roku o 200 zł. To są rzeczy, które podnoszą koszty prowadzenia działalności. To niech pan nam powie, dlaczego wy tak niechętnie chcecie płacić ten ZUS? Dlatego, że system w Polsce jest bardzo nielogiczny, niszczący firmy, bo składkę można płacić, tylko żeby ta składka była częścią zysku, częścią dochodu, a nie pochłaniała cały dochód. A w Polsce, bez względu na to, ile przedsiębiorca zarobi i czy w ogóle zarobi, musi co miesiąc zapłacić w przyszłym roku 1400 zł. I jeszcze składkę zdrowotną. Miesięcznie. Miesięcznie stałą kwotę musi zapłacić. Taka opłata wejścia na rynek, nie wiadomo czego, firma, startup, która chce realizować swój pomysł, wiadomo, że dopiero po kilku latach, badania mówią, że po 10 latach może osiągnąć sukces, nie ma żadnych dochodów, 1400 zł państwo mówi, co miesiąc trzeba wpłacić do kasy. Panie rzeczniku, skąd ma wziąć? Też prowadzę z żoną firmę i też płacę ten ZUS i on jest wysoki, to prawda, ten ZUS, ale ja nie mam z tym problemu. Bo to jest tak, każdy z nas płaci, żyjemy w systemie solidarnościowym. Z reguły przedsiębiorcy to są ludzie, którzy zarabiają więcej. Ja nie mówię, żeby ich oskubać. I mają, z reguły mają prywatną opiekę lekarską, nie zawsze, ale z reguły. Dlaczego oni nie mieliby się dorzucać do systemu solidarnościowego, w którym każdy z niego potem korzysta? No, pan redaktor mówi z reguły, to znaczy przedsiębiorcy w dużych miastach, gdzie jest duży rynek, a nie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą typu poprawki krawieckie na wsi, mały gabinet kosmetyczny w małym miasteczku, czy salon fryzjerski. Tam są inne warunki niż w Warszawie, panie redaktorze. I tam się zarabia miesięcznie, żeby się utrzymać siebie i rodzinę, 2000 zł, 2500 zł. To jak może 1400 zapłacić? Ale pan, to się z panem nie zgodzę. Jak nie? Ktoś to robi, 2 miliony ludzi tak ale zarabia. Ale ktoś robi poprawki krawieckie i zarabia 2000 zł, to nie jest na firmie. Halo. A gdzie jest? Na czym jest takim? I on 1400 płaci? No nie, no, może nie być na firmie, może być w szarej strefie. Nie, to ja panu... I 600 tysięcy Polaków jest w szarej strefie, dzięki temu między innymi, ale że ZUS w tej szarej go strefie, wyrzuca. Niezależnie od tego, czy ten ZUS byłby 1400, czy on byłby 400. Ale ta pani, której ja mówię, nie chce być w szarej strefie, chce być porządnym obywatelem i chce płacić podatki. Nie, panie przedsiębiorco, wy nie chcecie, po prostu ZUS was boli. Nieprawda. I każdy może się ubezpieczać w ZUS-ie lub nie, tak jak jest w Niemczech. A dlaczego w Niemczech działa inaczej? Dlaczego niemiecki przedsiębiorca może się ubezpieczać w państwowym systemie, a jak nie chce, to się może ubezpieczyć w prywatnym albo się zabezpieczyć samemu? Dlaczego w Niemczech można, a w Polsce nie można? Albo dlatego, że szpital prywatny w Niemczech zoperuje raka. A w Polsce tak jeszcze do tej pory tylko służba publiczna, ciężkie przypadki, służba państwowa jest w stanie zoperować. I, ale słusznie, bo to my nie mówimy o żadnej operacji. Nie, bo mówimy o tym, żeby wy, przedsiębiorcy, dokładali się tak jak wszyscy inni do jednego systemu, który będzie leczył was i innych. I będziemy się dokładali, bo my nie chcemy... Ale 1400 to Boże drogi. Ale to nie jest składka na zdrowie, panie redaktorze. A na co to jest składka? Na emeryturę. No to źle? Dobrze, jak ktoś chce, to się będzie mógł to robić. Zdrowotna składka ma być obowiązkowa. Obowiązkowa i my chcemy się dokładać. Panie i dokładamy rzeczniku. Się dzisiaj 9% rozliczający się na książce i 4,9% na ryczałcie. Na liniówce, przepraszam. Też jestem przedsiębiorcą. Jak mówię, prowadzę z żoną małą firmę wydawniczą. Zatrudniamy ludzi, opłacamy za nich pieniądze, płacimy za nich podatki i tak dalej, i tak dalej.
Widzę, jak to wygląda. Faktycznie, jak ktoś jest... A jakby pan miał dochód w tej firmie 2000 zł, stać by było pana na 1400 zł? Ale pan złotych? Demagogię uprawia, bo kto ma 2000 zł, to nie ma firmy. Ale setki tysięcy ludzi ma firmę, tylko że nie w Warszawie. I to jest chore, bo powinny być etaty tak naprawdę. A, etaty w małej wiosce, gdzieś pod Rzeszowem, tak? Etaty, to nie pan tam te etaty stworzy. Ale pan nie broni ludzi spod Rzeszowa, broni małych przedsiębiorców, którzy zarabiają przyzwoite pieniądze. A poza tym, co panu się marzy? Polska korporacji, Polska etatowców? My chcemy Polski wolnej, gdzie każdy może zarabiać na własne utrzymanie pracą rąk własnych. Nie. Gwarantuje nam to prawo, gwarantuje nam to konstytucja i gwarantuje nam to karta praw człowieka, podstawowych. Pan mówi coś takiego. My chcemy zarabiać kasę, przyzwoitą kasę, a państwo nam niech tej kasy nie zabiera. Niech nie zabiera na szpitale, na emerytury. Nie. Bo my na własne emerytury, na własne leczenie będziemy mieli pieniądze i od naszej kasy wara. Tak, a dlaczego pan ciągle miesza składkę zdrowotną od składki ubezpieczenia społeczne? No panie redaktorze, pan prowadzi firmę. Pan powinien wiedzieć, że to jest co innego. Emerytury. Ale emerytura. Nie, to nie jest ZUS. ZUS tylko pobiera składkę zdrowotną i oddaje do Narodowego Funduszu Zdrowia. My chcemy składkę emerytalną, to jest nasza emerytura, nasza, nie pana. Nasza, jak chce zapłacić sobie na swoją emeryturę w państwowym systemie, to płacę. Czy pana będzie bolało, że ja nie będę miał emerytury w państwowym systemie? Nie, chodzi mi o coś innego. No to czy panu będzie, jak ja nie będę płacił tej składki? Moim psim obowiązkiem jako podatnika i jako obywatela Rzeczpospolitej Polskiej jest opłacanie podatków i z tych podatków jest też wypłacane emerytury dla obywateli Kowalskiego, Zielińskiego, Frejlichowej, kogokolwiek innego. I waszym obowiązkiem jest dokładnie to samo. I macie solidarnie płacić tyle samo, tak co jest. Inni. Tak jest. I będziemy płacić. I nie, płaci... wy nie chcecie płacić. Nie, my chcemy płacić i płacimy podatki. Pan w ogóle miesza kategorie. Są podatki, składka na ubezpieczenie społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne. My chcemy tylko mieć dobrowolność składki na moją własną emeryturę. A pana to boli, że ja nie będę miał tej emerytury? Panu to ubędzie, że ja nie będę miał, jak się nie ubezpieczę prywatnie albo państwowo, a tam jest będzie dobrowolność. O to nam chodzi. Niech proszę nie mieszać kategorii. No, to jest, pan jest przedsiębiorcą, to pan wie, że Narodowy Fundusz jest jedno, podatki to jest drugie, a ubezpieczenia społeczne to jest trzecie. A pan jako przedsiębiorca płaci składkę na chorobową dobrowolną czy przymusową? Przymusową. No widzi pan, nie. Chorobowa jest dla przedsiębiorców dobrowolna. I czy przedsiębiorcy nie chodzą na zwolnienia? Nie wiem, księgowy mnie rozlicza. A, widzi pan. Ale wie pan co? Trzeba się podciągnąć. Mówiąc o tych, co to jest ZUS, co to są te składki, to jest generalnie danina społeczna, to są generalnie podatki. Nie, bo mamy system zmieniony. Już od kilkunastu lat. ZUS jest podatkiem. Nie, nie jest podatkiem. My zbieramy pieniądze na własnym koncie, panie redaktorze. I jak kiedyś przedsiębiorcę ZUS eksmitował z mieszkania za jego zaległe składki na jego własne ubezpieczenie, to mi wytłumaczono w ZUS-ie, że przecież on sobie założył firmę, więc ZUS mu utworzył jego własne konto, jego własne. Jeżeli ZUS mu sprzeda mieszkanie, to tych pieniędzy ZUS dla siebie nie weźmie, tylko wpłaci na jego indywidualne konto. Tak dzisiaj działa ten system. Dobrze, Człowieka wyrzucą pod most, sprzedadzą mieszkanie, wpłacą na jego konto, jako są wiek emerytalny, to, nie chodzi to mu oddadzą. Niech pan nam nie wmawia, że tu chodzi o kogoś z Rzeszowszczyzny, że chodzi o drobnego przedsiębiorcę 2000, kogoś, kogo wrzucili pod mostu. Po prostu to, co czytam w waszych badaniach, też wychodzi, że firmy po prostu próbują uciec od ZUS-u. Bo ale to jest nieprawda. Pan mówi o jakiejś solidarności społecznej. Przy systemie ZUS-owskim nie ma żadnej solidarności społecznej. Jedyna solidarność jest taka, że nasze pieniądze, które dzisiaj wpłacamy do ZUS-u, są natychmiast wypłacane dla emerytów, ponieważ tam nie ma pieniędzy, tylko zapisy są cyfrowe na kontach. I co w tym złego jest? Tak to działa. Czy to złe, czy dobre, to ja tego nie oceniam, chociaż złe, bo powinny być tam nasze pieniądze. Ale tak ten system tej piramidy finansowej działa. I wie pan, w czym to tylko grozi, jeżeli my będziemy mieli dobrowolny ZUS? Że trochę ubędzie w FUS-ie na początku. Myśmy to policzyli. 6,5 miliarda złotych przy 300 miliardach złotych, którym zarządza ZUS. Ubędzie w FUS-ie dla wypłaty tych emerytur, które są dzisiaj wypłacane. Ale jak znajdziemy te 6,5 miliarda złotych w budżecie, to później to zejdzie do zera. Nie ma wpłat, nie ma wypłat. ZUS dla przedsiębiorcy to są jego pieniądze, własne pieniądze. Żadnej tam solidarności nie ma. Podatki płacimy, składkę zdrowotną płacimy obowiązkowo. I to duże podatki i duże składki. I od tego nie chcemy wcale uciekać. I to jest te zmniejszenie, jak czytałem. Dobrze, ale z drugiej strony... Ale jakiego zmniejszenia? ZUS-u, czytałem. Ileś naście procent. ZUS-u? Tak, tak. Generalnie ale do czego? ZUS-owski.
To były wasze badania, w których tam było chyba 18% przedsiębiorców, którzy mówili, że ZUS jest za wysoki po prostu. No jak 1400 zł, wie pan, jest w stosunku co miesiąc, czy się zarobi, czy nie, no to chyba jest bardzo wysoki. Na Słowacji jest proporcjonalny do dochodu, na Czechach proporcjonalny do dochodu. W Wielkiej Brytanii bardzo mały, przypomina KRUS, a w Niemczech jest dobrowolny. A pan się uparł, żeby utrzymywać w Polsce system nieracjonalny, niszczący ludzi. 210 tysięcy polskich rodzin jest dzisiaj windykowanych za własne składki. A jak przyszła pandemia, to od kogo przedsiębiorcy wzięli pieniądze? Jak przyszła pandemia, to nas, to nas zamknęli. Nie, jakby nie nas zamknęli rząd, was. Jakby dostawali. Nas rząd nie zamykał, to my byśmy nie chcieli. Mam sporo znajomych przedsiębiorców. Często niektórzy naginali, albo często w ogóle oszukiwali i brali kasę od państwa. Dzięki temu przedsiębiorcy przetrwali. Ale i ZUS, taka jest prawda, ale i dobrze ZUS pan o tym nie wie. Ma do tego nic, dlatego że... Bo jak ja zapłacić państwu, to niedobrze. Ale jak przychodzi kryska na matyska, to państwo daj wtedy. Ale pan tak miesza całkowicie kategorię. Co mieszam? Ale oczywiście, że pan miesza. Bo ZUS to jest zupełnie inna sprawa. My, ja nie mówię o ZUS-ie, mówię o pandemii. Te wszystkie rzeczy, o których pan mówi, te rekompensaty za zamykane nam firmy MŚP, kiedy korporacje działały, to zamykano firmy MŚP, to są z podatków, z budżetu państwa. No pan nie rozumie tego. Podatki do budżetu państwa, składka zdrowotna do Narodowego Funduszu Zdrowia, a nasze składki emerytalne do, na nasze własne konta emerytalne. Panie redaktorze, no niech... Nie rozumiem i nie zrozumiem, szanowny no to, panie Zyszniku. No to trudno się... Pan się nie przygotował dzisiaj do programu. Nie, to, że się nie przygotowałem do programu, bo to w ten sposób wygląda, że generalnie jest tak, że wy byście chcieli, żeby było o jak najmniej obciążeń, wy byście chcieli, żeby państwo się nie wtrącało w was, a jak jest problem, to państwo ma ratować. Ale oczywiście to jest całkowita nieprawda, ponieważ płacimy podatki, płacimy składkę zdrowotną, a składki na... Ale za dużo, jak pan powiedział, no. Zdrowotną? No, 1400, no to, na którą nie stać pani... To nie jest składka zdrowotna, panie redaktorze. To ja składka, mówię ZUS! A to nie jest to samo. ZUS to są nasze pieniądze na nasze własne emerytury, które są wpłacane na nasze własne konta. Tak samo jak i pana konto. I panu nie ubędzie, ani pracownikom nie ubędzie, ani telewizom nie ubędzie, jeżeli ten przedsiębiorca się nie ubezpieczy w ZUS-ie, tylko się ubezpieczy w systemie prywatnym, albo będzie kupował nieruchomości lub zbierał złoto, tak? Przecież to są nasze pieniądze, tak? Adam Abramowicz, muszę kończyć program. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, tej pasjonującej dyskusji. Dziękuję panu serdecznie. No, ja wiem, że to jest trudne. Wszyscy traktują ZUS, że to jest składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, bo ZUS to pobiera. Ale ZUS tylko pobiera zdrowotną i oddaje do Narodowego Funduszu Zdrowia. Bianka Frejlich wydała dzisiejszy program. Bianka, serdecznie ci dziękuję. I kochani moi, za chwilę wydarzenia, które poprowadzi Katarzyna Zanowicz. Jutro też jest punkt widzenia o godzinie 17.30. Będziemy ciągnąć temat spółek. Dobrej nocy. Razem z tobą narodził się nowy styl. Wszystko, co robisz, ma być wyjątkowe. Tak jak wyjątkowy jest Maxi King. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Maxi King. Na bogato. Czekolada Wawel potrzebuje czasu, by nabrać szlachetności i intensywnego smaku. Dlatego długo i starannie mieszamy jej dobre składniki. Już? Jeszcze nie. Déjà? No, bo odtrzymasz te. Już? Już. Wawel. Szlachetny smak czekolady, na który warto czekać. Poznaj również doskonały smak czekolad gorzkich Wawel z kolekcji Premium i wybierz swój ulubiony. Proszę państwa, oglądamy Przekąszamy. Kabanosy Tarczyński, oficjalną przekąską reprezentacji Polski. Znowu bym coś zjadł. Łupież. Niewiele osób wie, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby z rodzaju drożdżaków. Jest ich wiele rodzajów. Sięgnij po Zoxyn Med.